Jeśli ciągle masz problem z tym, że się boisz czegoś robić, że uważasz, ojej, to jest dla mnie za trudne, ja nie dam rady, nie chce mi się, może to jest zbyt skomplikowane, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! W dzisiejszym filmie chcę powiedzieć ci o robieniu rzeczy trudnych, czyli rzeczy takich, które no nie są w twojej tak zwanej strefie komfortu. Rzeczy, które nie są dla ciebie jeszcze no całkowicie łatwiutkie, które, do których twój umysł nie zdążył się zaadaptować, do robienia nowych rzeczy lub rzeczy, których się boisz. Dlaczego? Ponieważ jeśli cały czas będziesz robić to, co robiłeś, to będziesz dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteś. A odpowiedz sobie teraz na pytanie, czy jesteś w miejscu swojego życia, w którym chcesz zostać przez całe swoje życie? Czy to jest twoje życie marzeń? Czy teraz żyjesz życiem marzeń, więc może to, co robiłeś dotychczas, jest niewystarczające? Może trzeba zacząć robić coś więcej? Może trzeba zacząć działać bardziej intensywnie? Może trzeba wreszcie wyjść z takiej mentalności małej pipeczki, która, o, ja się boję, mamo, bo ja nie dam rady, mamo, ale mi się nie chce, mamo, bo to jest dla mnie zbyt trudne. Co ty jesteś w ogóle? Dzieckiem masz 12 lat, żeby w ten sposób żyć jako dorosły człowiek? Żeby osiągnąć coś więcej, musisz zrobić coś więcej. Żeby być kimś więcej, musisz zacząć robić rzeczy, których się boisz. Rzeczy, które są dla ciebie nowe. Rzeczy, które są trudne. I dopiero wtedy możesz się rozwinąć i wtedy możesz rozwinąć swoje życie. Na przykład, zacznij wreszcie prosić o to, czego chcesz w swoim życiu. Prosić tego, o co chcesz w swoim życiu. Przecież to jest twoje życie. Nie możesz cały czas żyć z takim nastawieniem, że o, ja się wstydzę powiedzieć, ja się wstydzę poprosić, wstydzę się iść do szefa po podwyżkę, wstydzę się porozmawiać z dziewczyną, z którą chciałbym się umówić. Nie możesz w ten sposób funkcjonować. Musisz zacząć sięgać po to, co chcesz w swoim życiu. Bo nikt nie przyjdzie do ciebie i ci nie zaproponuje, może chciałbyś dużo kasy, może chciałbyś fajną żonę, może chciałbyś fajny samochód, fajny dom i tak dalej. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Druga rzecz, wstawanie rano. Jezus, dalej wy macie z tym problemy. Już nagrałem film, nakrzyczałem tutaj w barze i co? I dalej ludzie piszą, a ja nie daję rady, nie jestem w stanie wstać rano, nie chce mi się, włączam drzemki, przeglądam Facebooki. Co to ma być? Co to ma być? Przecież to są twoje dni. Każdy dzień twojego życia jest twój. Podczas gdy inni wstają, zapieprzają, czynią swoje życie fantastycznym, ty co robisz? Leżysz w łóżku jak jakiś gniot i przeglądasz telefon. Dalej, asertywność. Naucz się w końcu mówić nie. Jeśli ktoś robi coś, czego nie akceptujesz, to musisz powiedzieć tej osobie nie, jasno i wyraźnie. Nie możesz godzić się na to, że ciągle inni ludzie sterują twoim życiem, że inni ludzie narzucają ci coś, czego nie chcesz robić. Przecież to jest twoje życie, twoje dni. Jak możesz pozwalać, żeby ktoś cię źle w ogóle traktował? Jak możesz pozwolić sobie na coś takiego w życiu? Nie masz szacunku do siebie? Czas wreszcie zacząć działać. Przestań przejmować się w ogóle opinią innych ludzi. Przecież to jest twoje życie, nikt nie przeżyje go za ciebie. Jak będziesz za kilkadziesiąt lat, a może już kilkanaście, nie wiem ile masz lat oglądając ten film, ale jak będziesz na łożu śmierci i pomyślisz wstecz, i co wtedy będziesz uważać, że o, no przeżyłem dobrze swoje życie, bo wszyscy akceptowali moje decyzje. Kij z tym, że nie spełniłem żadnych swoich marzeń, że nie udało mi się być szczęśliwym, że wiecznie tylko narzekałem, że wiecznie tylko patrzyłem z zazdrością, jak inni cieszą się życiem. Co to ma być? Jak ty chcesz spędzić swoje życie? Tak, żeby inni ludzie cały czas musieli akceptować to, co ty robisz? Bić ci brawo za każdym razem, kiedy ty masz do podjęcia jakąś decyzję? Bądź lepszy, zacznij się rozwijać wreszcie. Zacznij robić to, co chcesz w swoim życiu. I żeby zacząć to robić, to musisz pewnych rzeczy trudnych się nauczyć. Żeby pokonywać swoje słabości. Jest takie powiedzenie, że ból to słabość, która opuszcza twoje ciało i zgadzam się z nim w 100%. Więc jeśli chcesz zacząć wreszcie działać, jeśli chcesz wreszcie uczynić swoje życie lepszym, to zapraszam cię gorąco na darmowe szkolenie, które poprowadzę już w tą niedzielę o godzinie 17. Kliknij link pod tym filmem, zapisz się za darmo zupełnie i widzimy się w niedzielę o 17. Zobaczysz, czego cię nauczę. No, a jeśli ten film ci się spodobał, wrzuć łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz i widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!